Witam Was, kochani, w części drugiej czytania na marzec 2024 dla wszystkich znaków. Część druga, ponieważ nie zmieściłam się niestety w godzinie z wcześniejszym czytaniem. Chciałam podzielić to czytanie, bo potem nie wrzucę tego na YouTube'a. Dlatego musiałam zrobić na dwie części, bo po prostu później, jak mam wideo powyżej godziny, to mi się nie ładuje i to zajmuje cały dzień, żeby po prostu załadować to wideo. Dla mnie, nie wiem, może jak inni mają, inni jak ładują to wideo na YouTube'a. Dobra, słuchajcie, kochani, wstęp koziorożec. Tak jak już mówiłam we wcześniejszych znakach, zaczniemy od pieniędzy, sprawy finansowe, sprawy zawodowe, miłość i na końcu porada, takie krótkie czytanie. Dobra, koziorożce, idziemy. Co tam z waszą pracą? W miesiącu marcu, jak tam z kasą będzie? Zobaczmy. O, mamy śmierć. Duże zmiany, bardzo duże zmiany w waszym życiu zawodowym. Będziecie zdecydowanie coś zostawiać. I wiecie co, wy będziecie, tu może by się coś dużego zakończyć w waszym życiu, albo czasami to może być czyjaś śmierć. Mamy tę kartę śmierci. Także są duże zmiany. Za każdy koniec jest początkiem czegoś nowego. Natomiast wy w tym marcu, tak jak gdyby, będziecie odpływać, będziecie coś zostawiać, co już nie miało miejsca, coś się zakończyło w waszych finansach. Ja uważam, może praca, może jakiś kontrakt, cokolwiek to jest w sprawach finansowych, zawodowych. Wy płyniecie sobie gdzieś dalej. Natomiast problem, jaki tutaj jest, nie to, że się coś zakończyło, że zmieniliście może zdanie, to nie jest problem. Problem będzie to, co jest siedzi w waszej głowie. I wy w tym marcu, koziorożce, możecie bardzo się dołować. Dlatego, jeżeli coś tutaj się brzydkiego wydarzyło w waszym życiu, broń Boże, że ktoś na przykład wam umarł i wy coś zostawiacie, wy nie macie głowy, nie będziecie mieć głowy po prostu nawet do pracy. Także może coś przykrego się wydarzyło, nie wiem, coś się zakończyło. Jeżeli zakończyła się praca, wy możecie się bardzo dołować, że już nie znajdziecie innej pracy i w ogóle czarne myśli, że wy nie wiecie, w którą stronę już macie iść, czujecie się jak w więzieniu i tu może być problem. Ale zobaczymy dalsze karty, zobaczymy karty jeszcze porady. Natomiast tu zdecydowanie coś się kończy, coś tutaj się będzie kończyło. Tu będzie bardzo duża zmiana w waszym życiu. Tylko ja bym was, koziorożce, prosiła, żebyście się nie dołowali, żebyście nie wpadali w ten stan myślowo więzienny. Zobaczmy, co w uczuciach dla koziorożców. Także duże jakieś zmiany. Duże zmiany, ale początek czegoś nowego. Nie wiem, czy wy będziecie musieli coś zostawiać, czy będziecie musieli zostawiać pracę, szukać nowej pracy i to może was zdołować, ale jakieś duże zmiany idą w waszych sprawach zawodowych, w waszych sprawach finansowych. Nie widziałam straty pieniędzy, widziałam bardziej wasze myśli i wasze kalkulacje jakieś, to wszystko. Dlatego się nie chcę was również stresować. To są duże po prostu jakieś zmiany i będą miały wpływ bardziej na wasze myślenia, aniżeli na waszą sytuację materialną. Tak to powiem. Dobra. A sprawy miłosne dla koziorożca na miesiąc marzec. No, mamy przepięknych kochanków, mamy sąd, mamy pejdża miecze. Teraz tak, to jest coś związane z przeszłością znowu, może ktoś się zadaje z bliźniakami. Tu jest jakiś związek. Nie wiem, dlaczego mamy sąd, będzie jakiś ktoś może kogoś szpiegować. Jeżeli jesteście razem w związku, możecie kogoś szpiegować. Dlaczego mamy kochanków? Słuchajcie, wy możecie być w związku i będziecie podejmować decyzję, że ja muszę po prostu sprawdzić tą osobę, bo ja tej osobie tak naprawdę bardzo nie ufam. Może być w tym sensie. Tu jest coś, wy musicie podjąć jakąś decyzję co do waszego związku z jakąś osobą, dużą decyzję, ale przed podjęciem tej decyzji wy chcecie jeszcze sprawdzić dokładnie, czy wszystko się zgadza. To, co wy sobie myślicie. Dobra, dlaczego są kochankowie? Niektórzy mogą się zadawać z wagami, tu są może sprawy sądowe. Słuchajcie, tu faktycznie mogą być sprawy sądowe. Nie dość, że mamy sąd, to mamy tutaj sprawiedliwość, mamy kochanków.
Czy wy się będziecie zajmować, możecie w marcu zajmować się podziałem majątku swojego z kimś? Ja tu nie widzę zakończenia, ale ja widzę bardziej tutaj się będziecie skupiać na sprawach finansowych, materialnych, pracować na coś albo nawet załatwiać jakieś sprawy związane z pieniędzmi, z domem, z rodziną. Tu jest bardzo dużo pentakli, co mnie nie dziwił w ogóle u koziorożca, bo koziorożec lubi pieniądze, nawet kocha pieniądze i zazwyczaj ma związki z pieniędzmi. Lubi materialne sprawy. No ale dlaczego mamy sąd? Także może coś, sprawy sądowe związane z pieniędzmi, z majątkami, z ustawieniem, może będziecie zapisywać kogoś na waszą polisę ubezpieczeniową, coś w tym stylu. Sprawy materialne bardziej będą tutaj, jeżeli chodzi o sprawy związkowe. Czy ktoś tutaj zostawia jakąś sprawę, ale dlaczego mamy króla rycerza w kielichów? Słuchajcie, ja nie wiem, czy ja tu tak, nie widzę nowej osoby. Tak jakbyście mieli poukładać sprawy majątkowe, nie widzę tu nikogo nowego. Widzę jakieś miłe wiadomości, nie widzę tu żadnej osoby tak naprawdę, oprócz może wagi, może wodnika. Słuchajcie, może bliźniaka. Nie widzę tu żadnej jakiejś osoby, widzę jakiś związek. Nie wiem, czy ty będziecie musieli załatwiać jakieś stare sprawy związane z waszym związkiem z przeszłości. Wy za bardzo się tym przejmować nie będziecie. Ja tutaj nie widzę żadnych dramatów. Jedyne co, to wy będziecie musieli tak jak gdyby sprawdzać, jakieś sprawy. Sprawdzać może dokumentację, może coś związane z pieniędzmi. Wy macie plany na przyszłość i ja tutaj nie widzę ogólnie tragedii. Także nie wiem, jak ja mam to czytać, ale wy tu bardziej będziecie kalkulować, zostawiać coś, tak jakbyście mieli plany w ogóle na przyszłość i zaczynali życie na nowo i chcecie życie po prostu zacząć na nowo i wy się tym nie przejmujecie. Tu nie ma dramatu, tu nie ma płaczu. To jest jak gdyby, ja mam takie wrażenie, jak wy, koziorożcy, będziecie załatwiać jakieś sprawy, kończyć może ze sprawami, zostawiać już jakieś sprawy materialne związane może ze swoim, z kimś byłym i wypatrzycie się z nadzieją na przyszłość. Na nowe rzeczy, wy się uleczyliście ze starego związku, z jakiegoś eksa swojego i wyprzecie już do przodu i patrzycie się z nadzieją na przyszłość. Ja tu widzę bardzo pozytywne karty tutaj, tak jakbyście mieli coś sprawdzać, zakończyć coś z finansami i wy chcecie już być tak jak gdyby wolni i już się tym nie martwić, zostawiać tą przeszłość w tyle i iść do przodu. Takie karty mam na waszą miłość. Ale wy bardziej będziecie skupieni na sprawach takich materialnych, racjonalnych. To pozałatwię, pozałatwiać i ja już jestem wolny w ten sposób. Takie mam wrażenie, jeżeli chodzi o sprawy miłosne w marcu dla koziorożców. Oczywiście pamiętajcie, to nie jest czytanie dla wszystkich, także nie będzie rezonowało z wszystkimi koziorożcami. A jaka jest ogólna porada dla koziorożca na miesiąc marzec? No, jest nowa miłość jest w waszym życiu i wy będziecie się skupiać na nowej miłości. Coś wam poruszyło serce i już się nie będziecie chcieli patrzeć w przeszłość, tylko w przyszłość. Nowe uczucia. Może ktoś z pracy wam wpadł w oko. Tu jest dużo flirtowania, tu jest rycerz buław, ale dlaczego mamy... Słuchajcie, to ja wam powiem tak. Niektóre z was koziorożce możecie świrować, możecie dostawać fajne wiadomości, coś się może dziać w pracy, może jakieś zakochanie. Tylko wiecie co? Mam tu 5 mieczy. Nie róbcie tego, żeby się zemścić na kimś. To po pierwsze. A po drugie, tu mogą być fałszywi ludzie, którzy mogą wam zazdrościć nowego związku. Jeżeli to jest w pracy, to bardzo uważajcie, bo ja tutaj widzę kogoś bardzo miłego idzie w waszą stronę. Ale ja nie wiem, czy przypadkiem tu są jacyś ludzie zazdrośni, którzy by zazdrościli wam nowego związku, nowej osoby. Jeżeli, ja tutaj widzę was zakochanych, ja tutaj widzę was fajnej energii, ktoś, kogo bardzo lubicie, z kim się fajnie wam rozmawia, ale ja tutaj widzę tak jak gdyby, tu jest te 5 mieczy. Zobaczmy te 5 mieczy, dlaczego to jest te 5 mieczy. Bo tutaj wychodzi wszystko ładnie, pięknie, nie wiem, czy to wy wychodzicie z inicjatywą, czy ktoś wychodzi z inicjatywą. Ja uważam, wiecie co? Posłuchajcie. Porada dla niektórych. Osoba, która nowa idzie w waszym kierunku,
którą może świrujecie, może wam się podoba teraz, to ta osoba nie jest dla was. Jeżeli macie kogoś nowego na oku, to ta osoba nie jest dla was. Wy możecie świrować, oni mogą do was kręcić, mogą wysyłać fajne wiadomości, to nie jest osoba do związku. To jest osoba, to jest rycerz buław, to jest jakiś świrus, to jest jakaś osoba, na której nie można polegać, która nie może pokazywać, że oni chcą pracować nad takim związkiem, ale oni wam wbiją miecze w serce. Tutaj wbiją te miecze w plecy. Wy się bardzo przejedziecie na kimś. Ta osoba nie pokazuje swoich prawdziwych kolorów. Wy możecie myśleć, że byście trafili w dziesiątkę, że tu jest nowy coś, nowe uczucie, a natomiast ta osoba, ona są rzeczy na temat tej osoby, o której nie wiecie i ta osoba po prostu to nie jest osoba do związku, oni grają z ludźmi. Także ktokolwiek nowy idzie i was po prostu świruje do was i wy się czujecie zakochani, uważajcie bardzo, bo bardzo możecie się przyjechać na tej nowej osobie, na tym nowym uczuciu. Ta osoba może pograć wami, pobawić się i ma w planach was zostawić, także możecie się przyjechać. Także uważajcie, koziorożce, z kim się zadajecie. To nie jest to, jak to wygląda. To jest z waszej strony, wy macie może szczere uczucie, a ta osoba to jest taki player tylko. Także tak to zostawiam, koziorożce. Wodniki, witam was wszystkich serdecznie. Witam was na czytaniu na marzec. Zobaczmy, co w sprawach finansowych, zawodowych dla wodnika na miesiąc marzec 24. Jeżeli chodzi o sprawy finansowe, zawodowe, tu się coś kończy. Ja muszę dołożyć, dlaczego. Słuchajcie, ja tutaj widzę, że wy pracujecie tutaj sami nad tym i załatwiacie sprawy sami. Wszystko wam dobrze idzie, macie wiedzę, ale tu będziecie kończyć czymś i tu jest duża transformacja. Co to oznacza, nie wiem. Wy macie powera, wy wiecie, co robicie, tu mogą być dużo ludzi związanych z tym. Wiecie, co wam powiem? Jeżeli chodzi o pracę, to tu jest dużo ludzi. W waszej pracy. Może być dużo ludzi w waszej pracy. Wy wychodzicie, jesteście uważani za niezależne osoby, pracujecie niezależnie od nikogo. Ja was tutaj widzę, że wy tu tak jak gdyby nie odpowiadacie nic za nic nikomu. Tak jak gdyby pracujecie bardziej tak niezależnie. Wy zakończycie sytuację z jakąś osobą, na której nie mogliście polegać. Jakaś osoba może was oszukać, jakaś osoba może was obgadywać. Tu będzie jakaś niezbyt fajna osoba, która będzie mówiła albo robiła jakieś rzeczy przeciwko wam i bardzo się zawiedziecie na tej osobie, ale mi się wydaje, że zakończycie znajomość również z tą osobą w marcu. To jest osoba, mi się wydaje, z pracy, która może chciała wam pomóc w czymś albo po prostu tu będzie jakiś koniec, mi się wydaje, kontaktu z tą osobą. Ta osoba mogła opowiadać bzdury na was temat i wy będziecie kończyć tą sytuację w marcu. Jesteście niezależne, jesteście mądre wodniki, dajecie sobie radę i tutaj jest osoba, która wam wbija plecy, noże w plecy. Druga sprawa, jeżeli zajmujecie się jakimiś sprawami urzędowymi i tak dalej, to może być koniec załatwiania tych spraw urzędowych, natomiast wy może włożyłyście dużo pracy w załatwienie tych spraw urzędowych, cokolwiek to jest, natomiast to zakończenie tych spraw będzie niezbyt fajne. Efekt załatwiania spraw nie będzie fajny w marcu. Wy się przejedziecie, wy włożyłyście dużo pasji może w załatwianie tych spraw, zamykanie jakichś spraw urzędowych, cokolwiek, to zamknięcie, ten koniec nie będzie pozytywny. Niestety takie karty. Albo osoba w pracy, niefajna, wbiła wam miecze w plecy, albo po prostu jeżeli załatwiacie jakieś sprawy urzędowe, to się przejedziecie. To tu niefajne karty wyszły. Zobaczmy sprawy sercowe.
zawodnika na następny miesiąc, na miesiąc marzeń, to już niedługo. Niedługo. Miłość, miłość zawodnika. Wodniki, wodniki. Słuchajcie, jeżeli chodzi o miłość, to wy się tutaj bawcie. Jeżeli jesteście w związku, to dużo seksu, dużo zabawy, dużo imprezy. Ktoś was kocha, ktoś ma dużo pasji do was, ktoś was uważa za atrakcyjne. Jeżeli jesteście wolne, to chcecie znaleźć kogoś do związku. Możecie przebierać w rycerzykach buław, którzy wpadają, wypadają. Ale wy stawiajcie siebie zawsze na pierwszym miejscu, jakie ty cesarzowe. Jeżeli ktoś was nie stawia w tym pierwszym miejscu, do następnego. Do następnego, dziękujemy, do widzenia i tak dalej. Ok? Zobaczmy, dlaczego mamy tutaj papieża. Jeżeli jesteście w związku, to tu może być jakiś trochę zastój. To jest szczęśliwy związek, ale może być jakiś trochę zastój w marcu, może nie mówicie całej prawdy. Nie w sensie, że ukrywacie coś, jakieś złe rzeczy, tylko po prostu może jesteście bardziej milczące, wodniki. Ale to jest szczęśliwe, ja tu widzę szczęśliwe małżeństwo. Jeżeli jesteście w związku małżeńskim, to tu nic się nie zmienia, tu jest więcej pasji. Dużo seksu. Widzę dużo, dużo seksu. Jeżeli jesteście wolnymi wodnikami, to możecie poznawać, uprawiać dużo seksu z rycerzykami jakimiś, powiem wam. Jeżeli jesteście wolnymi wodnikami, to uważajcie, co robicie, bo tu jest diabeł. Możecie się zadawać z ognistym znakiem. Panną możecie się zadawać, ale to jest tylko związek dla seksu. I co jeszcze wam powiem? Ogólnie karty pozytywne. Tu nie ma teraz żadnych tragedii. Tu są, widzę, nowe początki. Ja tutaj widzę, że wy bardziej będziecie skupione, bardziej rozważne wodniki pod koniec. Stawiajcie siebie zawsze na pierwszym miejscu, jak te cesarzowe tutaj. Tu jest coś nowego, tu się zaczyna coś nowego. Dla panów wodników tu jest nowa kobieta. Pojawi się nowa kobieta w waszym życiu. Może ktoś pod znaku ziemskiego. I to będzie wasza ta osoba. Także w marcu dla panów wodników tu jest nowa miłość. Może spod znaku ziemskiego, królowa denarów, bardzo taka ziemska, tradycyjna, praktyczna kobieta w waszym życiu, która będzie waszą cesarzową. Także tu jest nowość, idzie dla panów wodników. Dla pań wodników związek stabilny i szczęśliwy małżeński. Dla wolnych wodników, ja tutaj was widzę, postępujcie mądrze i wybierajcie mądrze, z kim wy chcecie sypiać. Tu jest ognisty znak dla was, także może zabawiacie się z ognistymi znakami, ale ja tutaj widzę bardziej takie dużo seksu. W związkach też może być dużo seksu, a dla panów ja tutaj widzę przepiękną panią. Także marzec bardzo pozytywnie, jeżeli chodzi o sprawy miłosne. Zobaczmy poradę dla wodnika na miesiąc marzec. Jaka jest porada dla wodnika na miesiąc marzec? Porada dla wodnika na miesiąc marzec. Porada dla wodnika na miesiąc marzec. Porada dla wodnika na miesiąc marzec. Uzbrójcie się w cierpliwość, jeżeli o coś chodzi. Planujcie coś. Popatrzcie na to, co już osiągnęliście w życiu. Postawcie sobie nowe cele, jak już coś zakończyliście. I miej się trochę cierpliwości, ale wodniki mają cierpliwość. Teraz tak, to jest jakaś wiadomość dla jakichś wodników. Jeżeli zadajecie się z kimś, może na kogoś czekacie. Znowu widzę tę kobietę z wodnego znaku. Posłuchajcie, porada jest taka, jeżeli tu jest jakaś kobieta w waszym życiu, kto udaje może przyjaciółkę, koleżankę, kogoś, kto was kocha, może mama, może jak ktoś bliski, może siostra, ciocia i tak dalej, nie wiem, kto to jest jakaś kobieta, macie się trzymać z daleka od tej kobiety. A dlaczego wam powiem, bo sami widzicie, tu jest diabeł o niej i ta kobieta, i jeszcze zobaczcie, mam tę kartę, trzymajcie się z daleka od kogoś, kto jest nieszczery. Ktoś tutaj ma
niecne cele w stosunku was, może chce z was wykorzystać w jakiś sposób. Kobieta może być spod znaku wodnego, jak już, ja już się powtarzam, ale to nie jest szczera osoba. Ta osoba to jest jakaś, ma jakieś niezbyt szczere zamiary w stosunku do was. To może być koleżanka. Uzbrójcie się w cierpliwość, obserwujcie otoczenie swoje. Wy pewnie będziecie wiedzieć, kto to jest, bo wy od razu wy się bronicie tutaj przed tą osobą. Także może zablokowaliście już tą osobę. Trzymajcie się dalej z daleka od tej osoby, bo to nie jest fajna osoba. Także taka była porada dla wodnika na miesiąc. Taka jest porada dla wodnika na miesiąc marzy. Tu jest jakaś kobieta, znak wodny. Trzymajcie się od tej osoby z daleka. To nie jest, ona nie wróży nic dobrego. Witam was, rybki. Witam. Zobaczmy, co tutaj idzie do was w marcu. Marzec 2024. Jakoziorożec, wodnik, rybki. Ostatnie trzy znaki. Także na was już będziemy tutaj kończyć to czytanie, rybki. Dobra, co w sprawach finansowych, co w sprawach zawodowych? Wy jesteście już zmęczone. Wy możecie myśleć o czymś nowym. Jesteście może zmęczone tą pracą, którą robicie. Coś, co wam przyniesie radość. I może nowy związek, nową miłość, ale coś... Słuchajcie, dwa puchary to może być miłość... Zazwyczaj to jest miłość romantyczna. Zazwyczaj to jest miłość do kogoś, romantyczna miłość. Natomiast wy, jeżeli mówimy o sprawach zawodowych, finansowych, ja tutaj nie widzę finansów, ja tutaj nie widzę pieniędzy, ale wy co bardziej cenicie, to wy chcecie mieć... Wy nie chcecie już się czuć zmęczone. Jesteście czymś zmęczone, jeżeli może znużone tą pracą, którą robicie i myślicie o czymś nowym. Mi się wydaje, że już wiecie, co chcecie robić i macie może więcej pasji do czegoś innego i byście chcieli zacząć to. I tu jest szansa na to, żeby zacząć już planować i czekać, coś robić w kierunku tego czegoś innego. Bo tu jest wasze serce. Nie tu, nie tu w jakiejś starej pracy, ale w czymś nowym. Dokładnie nie wiem co, to mogą być również dwie prace, może własny biznes, może wybierzecie coś, co bardziej rusza wasze serce. I to macie wybrać. To, co rusza wasze serce, to, że wiecie, emocjonalnie wam tutaj podpowiada serce, tak, ja chcę to robić, to idźcie w tym kierunku. Bo tu ja widzę was przeciążonych, wy się poddajecie, to nie jest to, tu nie ma rozwoju, tu nie ma czegoś, tu brakuje czegoś, ja już jestem zmęczona tymi ciągłymi walkami, tą atmosferą w pracy, tak jak gdybym chciała się już poddać. I tak jesteście twarde rybki, robicie to, co robicie cały czas, ale tak ja już mam tego dosyć naprawdę, czy warto. Także wy nie będziecie się, ja nie widzę was, żeby się poddawać, zostawiać, ale jesteście w takiej energii i wy tak jakbyście chcieli robić już coś w inną stronę, coś innego, coś, co ma przyszłość, co ma więcej szans na przyszłość niż to, co robicie do tej pory. Także ja tutaj widzę, że wy możecie trochę zmienić kierunek, jeżeli chodzi o marzec i waszą pracę. Coś, w co możecie włożyć serce. Zobaczymy, w co jeszcze możecie włożyć serce, bo teraz porozmawiamy o sprawach sercowych. Także zobaczmy rybki, sprawy sercowe na marzec 2024. Znowu są trzy buławy, tak jakbyście, wiecie co, ja mam takie wrażenie, że wy w ogóle tak jakbyście chciały zmienić kierunek w życiu i zrobić kompletnie coś innego. Wy będziecie stawiać się na pierwszym miejscu, jesteście cesarzowymi, lśnicie, piękne rybki, atrakcyjne, z wiedzą. No jesteście cesarzowa, to są cztery królowe w jednym. I wy szukacie czegoś innego w życiu. I ja tutaj widzę, niektóre rybki będą podróżowały gdzieś indziej, a niektóre rybki będą miały wystarczającą ilość pasji, żeby zacząć i iść w nowym kierunku, jeżeli chodzi o sprawy sercowe. Dobra, zobaczymy rybki. Dlaczego jest cesarzowa? Słuchajcie, wy macie opcje. Wiele osób jest wami zainteresowanych. Wy macie opcje. Wy nawet balansujecie może nawet dwie osoby teraz. Ale waszym celem jest po prostu mieć jeden stabilny, porządny związek. Natomiast tu są opcje do wyboru do koloru. Nie dziwne, bo jesteście cesarzowymi. Tak ludzie was widzą, ale wy chcecie ten jeden taki prawdziwy, miłosny związek. Taki, no wiecie jaki.
Wy chcecie zacząć coś nowego. Wy będziecie się odwracać od tych tutaj dzieci, śmieci, tutaj coś tutaj pełne, jakieś wszyscy zainteresowani, a tak naprawdę nikt nie wychodzi z jakąś inicjatywą. Ja chcę coś innego, ja chcę zacząć moje życie od nowa. Ja widzę was tutaj, zobaczcie, wy będziecie ryzykować, wy będziecie chcieli coś zaryzykować i iść do przodu. Będzie jakaś komunikacja, ktoś będzie się spieszył, żeby komunikować się z cesarzową. Dwa razy cesarzowa, także bądźcie tymi cesarzowymi w marcu. Jesteście bardzo atrakcyjne. Słuchajcie, wiecie co? W tym marcu wyluzujcie trochę, jeżeli chodzi o związki, powiem wam tak. Jedyna jaka karta wyszła, ja nie widzę tutaj porządnego związku w marcu. Nie widzę tutaj zaczynania czegoś nowego. Co ja widzę? Lekka atmosfera z przyjaciółmi, wyjście gdzieś 3-3, cesarzowa. Gdziekolwiek wyjdziecie na imprezę z koleżankami, z chłopakami i tak dalej, będziecie lśniły rybki. Wy chcecie zacząć coś nowego, zmienić coś w waszym życiu i tak dalej, i tak dalej. Wy jesteście, również tutaj jest energia maga. Słuchajcie, ja wam powiem nawet prościej, wy możecie nawet kogoś oczarować. Wy jesteście tymi magami. Bardzo przebojowe. Rybki nie są głośne i nie, zazwyczaj rybki nie rzucają się w oczy. To znaczy nie są aż takie jak barany na przykład. Barana widać, słychać. Baran będzie głośny, będzie w centrum otoczenia. Natomiast rybki tutaj tak pływają, rybki, ale rybki wy będziecie lśniły taką prawdziwą kobiecością. I to tutaj widać, także ja tu dużo widzę atrakcyjności, dużo, wiele oczu jest zwróconych na was, rybki, natomiast wy chcecie coś porządnego, wy chcecie normalny związek, może być dużo kandydatów, wy macie się bawić i znaleźć tą radość jeszcze, pasję i wyjdźcie sobie z koleżankami, może macie gdzieś sobie pojechać. Nie widzę żadnych tragedii, ale nie widzę również żadnych ochów i achów wielkiej miłości w marcu, natomiast widzę fajną atmosferę. Poczujecie się docenione, poczujecie się jak te cesarzowe, że jesteście piękne, że jesteście mądre, że ludzie was doceniają, że jesteście zauważone przez wielu. Także tak was widzę w marcu, ale ja nie widzę jeszcze tego waszego cesarza. Zobaczmy, jaka jest porada dla rybki na marzec. Wy w ogóle chcecie coś zmienić w marcu. W ogóle to będą wasze urodziny i wy będziecie chciały coś zmienić. Także idźcie na urodziny w ogóle, pobawcie się z koleżankami, wypijcie za moje zdrowie również. Także wyjdźcie do ludzi i zacznijcie to nowe życie, taki nowy powiew świeżości w miłości. O, tak wam powiem. Nie widzę poważnych kandydatów na razie. Są jakieś opcje, ale nie ma poważnych kandydatów. Dobra, a porada dla rybek? Wybierzcie wagę. Sprawiedliwość. Może jakieś sprawy urzędowe, sądowe trzeba będzie pozałatwiać? I co z tymi sprawami musimy zrobić? Bądźcie prawdomówne, co myślicie, powiedzcie to, co myślicie również. Ale tu są sprawy urzędowe, sądowe dla was w marcu się szykują. Pozytywne wiadomości, tu mogą być jakieś problemy. Słuchajcie, przyjdą do was wiadomości, wy będziecie bardzo, jeżeli chodzi o te sprawy sądowe, mi się wydaje, że to są sprawy urzędowe, sądowe do pozałatwiania i wy możecie się trochę przejmować, wy możecie być w tej energii księżyca, żyć iluzjami, możecie żyć jakimś strachem przed przyszłością, co się dalej stanie, jak to będzie wyglądało. Możecie mieć trochę stany depresyjne ze względu na te sprawy, ale druga sprawa. Nie ma drugiej sprawy, ale jest słońce. Także wszystko będzie rozjaśnione, wszystko będzie pozytywnie załatwione. Nie macie się przejmować. Te sprawy sądowe może zwróćcie trochę uwagę na to, ale nie przejmujcie się, bo tu jest piękne słońce i to słońce rozjaśni tą ciemność tutaj tego księżyca. Wiadomości są pozytywne. Sprawy sądowe mogą być związane z dziećmi. Tu będzie wszystko ok. Nie macie się bać. Tu jest ten księżyc, tu jest ten strach w was. Może trochę, nie wiecie w którą stronę, tu możecie się trochę bać. Ale nie macie się bać. Cokolwiek załatwiacie, sprawy sądowe, wszystko będzie ok. Pozdrawiam was, rybki. Dziękuję wszystkim za oglądanie. Buziaki i do następnego razu. Pa, pa.